Jeżeli już zaczęliśmy mówić o filmie, czy próbowałeś kiedyś zainteresować swoją prozą jakiegokolwiek producenta filmowego? Przecież to się aż prosi o Problem po prostu jest taki, że producenci filmowi w Polsce... tak, pierwsza rzecz z moją prozą jest taka, że po prostu to, co piszę, jest nie do sfilmowania po prostu przy tych budżetach, dlatego że... No proszę sobie wyobrazić nawet, nie wiem, diabła autorskiego, żeby sfilmować. Nawet żeby go pociąć, wyciąć z niego ileś scen, po prostu go jakby nawet okaleczyć, ale skrócić. To ciągle jest bardzo wysoko budżetowy film historyczny potrzebny do tego. Bardzo wielki budżet, bardzo dużo do tego jest pieniędzy potrzeba na wyprasę wszystkie stroje, broń, konie. Ja tak naprawdę w życiu napisałem jedną książkę, która wyszła, która jest oparta, była pisana, powstała najpierw jako scenariusz filmowy. Jest to książka, która nazywa się Banity. To na początku, zanim napisałem Banity, napisałem scenariusz filmowy, który był od początku do końca pisany jakby pod kątem stworzenia filmu, który jest możliwy do realizacji w ramach polskich, czyli za mniejszy budżet, ale jednak to nie robimy jakichś gigantycznych bitew, nie robimy jakichś gigantycznych starć, jest kilku bohaterów, ale za to na przykład jak robimy już pojedynek z nimi, to robimy to faktycznie fajnie i ciekawie go pokazujemy. I ta książka, szczerze mówiąc, niestety, na tle innych moich powieści wypada słabo, również jeśli chodzi o sprzedaż. Dlatego, że no, jeśli się porówna chociażby, nie wiem, na Samozwańce, gdzie są wielkie bitwy na tych zamrożonych pustyniach lodowych w Rosji, gdzie jest wielka historia, wyprawa na Krem, po prostu walka, zdrada, to widać po prostu tak naprawdę, o ile literatura i możliwości, które stoją po prostu przed pisarzem w książce, o ile przewyższają to, co daje film. W książce można wszystko, w filmie nie można nic, bo wszystko po prostu kosztuje, wszystko wymaga pieniędzy i no, po prostu realizacji. Ja teraz w tej chwili piszę scenariusz filmowy. W końcu zostałem wynajęty razem z Maćkiem Jurewiczem, współtwórcą z tą systemu Dzikich Pola, który może Państwo pamiętają. Piszemy scenariusz na zamówienie dla firmy SPI Film Polska. Jest to scenariusz filmu o Zawiesie Czarnym. Ponieważ producent po prostu i właściciel firmy SPI zawsze chciał taki film zrobić, no nasze drogi jakby tutaj się też dzięki Fabryce Słów zetknęły. Dostałem oficjalnie zamówienie ten scenariusz, powstaje, mam go już 14 kwietnia. W tej chwili jest praktycznie skończone, że brakuje tylko dialogi wypisuję. Cały treatment, cały przebieg jakby fabuły jest już nakreślony, zaakceptowany. Mam nadzieję, że ten film powstanie. Problem jest oczywiście tylko taki, że no po prostu ja nie do końca wierzę w polski przemysł filmowy. Znaczy ja uważam, że film polski to jest, mogę powiedzieć jasno i brutalnie, słowami, że tak powiem, koszarowymi, to jest wielkie gówno i tyle. No. Nie jestem w stanie tego filmu oglądać. Są w tym głównie oczywiście rodzynki, są jakieś fajne stare seriale, czy Czarne Chmury, Stary Janosik, no, Stawka większa niż życie. No, parę może filmów Machnickiego można by na pewno tutaj wyróżnić. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to co nam serwują, nie wiem, no, to co teraz jest chociażby na tapecie w kinach, to jest po prostu przerażające. I problem z tym też, że ja znam dobrze filmowców, bo znam i sporo aktorów, i różnych ludzi, którzy robią te filmy, i kaskaderów, i producentów filmowych. I ja to myślę, że no, mogę to określić jednym słowem, że nada. Po pierwsze, w Polsce przecież jak mafia filmowa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają film Wiedźmin na przykład, który powstał, to był fatalny film, fatalnie był zrobiony. On nie był fatalnie zrobiony, dlatego że po prostu producenci jakby i twórcy jego byli słabi, czy popełnili błędy. Nie, Wiedźmin był fatalnie zrobiony dlatego, że prawdziwym twórcą tego filmu nie zależało na tym, żeby ten film powstał, tylko zależało na tym, żeby przyjąć pieniądze po prostu. To chodziło dokładnie o to, że po prostu ktoś tam, nie wiem, to była cała taka, że tak powiem, na ten wątek wypłynął przy aferze Rywina. Że po prostu cała była taka, że tak powiem, sieć różnych spółek producenckich, która zamierzała po prostu z telewizji wycisnąć pieniądze, nic nie robiąc. No. Takim klasycznym efektem, na którym działa mafia filmowa, jest chociażby film Kowalis. Kowalis, jak wiadomo, były cienkie dekoracje filmowe, za które zapłacono bodajże 5 milionów złotych, warte mówię 300 tysięcy, ale spłonęły. Oczywiście, żeby nikt nie wiadomo, że reżim wiadomo, musiał spłonąć, więc żeby nikt nie miał protestu, nikt się nie przyczepił o to, dlaczego po prostu te dekoracje były warte tyle, tak dużo, a nie tyle, nie zapłacono ani tyle, naprawdę były, kosztowało ich stworzenie. Ja znam, niestety, znam bardzo wielu producentów filmowych, znam wielu twórców. Większość z nich jeszcze przy tych wielkich produkcjach są ludzie, którzy się wywodzą jeszcze z PRL-u. Mają PRL-owskie myślenie, to znaczy, że ich nie interesuje to, że film będzie słaby i się nie sprzeda, że po prostu ludzie nie pójdą do kina. Ich interesuje głównie to, żeby po prostu jakiś film trzeba robić zapach na kasę, skok, zabrać ją, zgarnąć. I tyle. No. Teraz takim ostatnim właśnie przykładem tego był film rok 2020. Ten sławny 3D. Problem jest taki, że wszyscy, co mi mówią, że mój producent, który już oglądał fragmenty tego filmu, mówią, że cały problem z tym filmem polega na tym, że on nie jest w ogóle w 3D, że 3D nie widać kompletnie.
Druga rzecz jest taka po prostu, że tam doszło do takich nadużyć przy produkcji. No po prostu budżet został zmarnowany. Zdjęcia to w ogóle po prostu za głowę się można było złapać. Hoffman robił po prostu co chciał. W tym sensie, że po prostu był rozpisany storyboard, czyli taki jakby komiks stosunkowo pokazujący wszystkie ujęcia. Był rozpisany cały plan zdjęciowy, ale Hoffman potrafił przyjść na plan i powiedzieć, że nie, dzisiaj nie będziemy kręcić zdjęć konne, dzisiaj pokręcimy walkę w okopach. Mimo tego, że jest 40 koni sprowadzonych na plan, za co kosztowało fortunę, żeby jej przywieźć, wszystkie postarzyć wszystko. Nie, bo on ma po prostu, widzi mi się i będzie sobie robił po swojemu. Tak się film robił w PRL-u, dlatego że PRL dawał, jak już zatwierdził jakiś film, dawał zwykle nieograniczone środki na to po prostu. Tak się filmów nie robi na Zachodzie. No i to jest myślę, że najlepsze odpowiedź na pytanie, dlaczego te filmy polskie tak samo wyglądają. I ja się bardzo obawiam o ten film. Tam na planie 1920 roku, gdzie zresztą iluś moich znajomych grało, dochodziło też do jakichś strasznych scen, był straszny konflikt, ponieważ Hoffman tak naprawdę niczym nie panował, więc film nakręcił idzie jako operator. Który musiał siłą rzeczy zostać i będąc operatorem, musiał zostać i reżyserem, i po prostu oświetleniowcem, po prostu nikt nic nie robił z tymi, którzy tutaj generalnie śpią. Wszyscy przyjechali po to, żeby coś tam nakręcić, zostawić się tam machnąć, po prostu jakieś tam ujęcia i tyle, i sobie pójść na piwo. A nie, żeby faktycznie siedzieć, ustawiać oświetlenie, ustawiać plany, po prostu statystów, męczyć się, powtarzać ujęcia. Po co? Tak się filmów w Polsce nie robi. Natomiast Izak miał straszny konflikt po prostu z częścią tej polskiej etyki filmowej, dlatego że on chciał fakt prawdopodobnie jednak zrobić ten film na jakimś poziomie. Czy mu się to udało, czy nie? Nie wiadomo, to zobaczymy dopiero jak pójdziemy do kina. Natomiast pierwsze informacje, które ja mam od ludzi, którzy widzieli z tego, ujęcie z tego filmu, to jest po prostu, wiadomo, że to jest tragedia. Znaczy, nie widać w ogóle tego 3D, mimo tego, że mówi o tym cały sprzęt i kamery były tylko zaangażowane. Druga rzecz jest też taka, po prostu, że oni nie mają ujęć. Teraz się okazuje na przykład, że brakuje iluś zdjęć, że w ogóle to Hoffman nie umie zrobić scen baterystycznych, w tym sensie, że nie umie robić walki. Oni zrobili generalnie jakieś przejazdy, przemarsze tam tych Armii Czerwonej, wojsk polskich. Nic więcej. Jak się okazuje, że nie ma scenie filmu, gdzie na przykład, nie wiem, no jest kawaleria polska wpada po prostu w kawalerię bolszewicką i po prostu się tłuką tą szablanę. Nie zrobili tego, jest jakieś przejazdy po prostu tylko. Że jeden jest osób z jednej strony, drugi z drugiej. No i tak jest, tak powiem, różne rzeczy wychodzą, dlatego że ja jestem bardzo sceptyczny względem tworzenia filmów w Polsce. Nie wiem, być może zawieszałem się uda, no zakładam, że jeśli faktycznie tutaj producent, bo nie będzie to film producencki, to tak jak na Zachodzie, że generalnie najważniejszym człowiekiem będzie po prostu zwyczajnie producent. Reżyser, operatorzy, będą musieli jakiegoś sposobu wydaje się zrobienia konkretnych zadań. Jeśli to się uda utrzymać faktycznie naszemu producentowi, taki rygor i tak to zrobić ten film faktycznie na sposób amerykański, nie mówię o sposób kręcenia, ale na sposób przygotowania samej produkcji po prostu i przeprowadzenia jej, to myślę, że możemy być pewni, że ten film odniesie sukces. Ja mam. Tak. Ale nie wiem, czy pan słyszał o filmie o odsieczy wiedeńskiej, który mają kręcić w Polsce, to ma być. Ja słyszałem jakieś w ogóle sprzeczne rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz to miała powstać jakaś odsiecz wiedeńska jeszcze parę lat temu, który miał Mel Gibson grać. Znaczy ja na pewno wiem, że ma powstać, bo wybierali w Podrzeszowem Pogórze Dynowskiej jako scenę. Tak, sceny mają być tej walki. Ale teraz z tego co ja słyszałem z kolei, też z tego środowiska filmowego, to ponad taka straszna rypa z tym filmem, ponieważ telewizja polska też dzięki temu, że nie płaci na abonamentów, nie ma pieniędzy na te wielkie produkcje, nie wyszła w to, w związku z czym Włosi zrezygnowali z części zdjęć w Polsce. W tym sensie, że po prostu tam będą zdjęcia kręcone tylko w Łańcucie i chyba gdzieś jeszcze właśnie pod Rzeszowem. Generalnie ze sceny pewnie prawie nie będzie. Inna rzecz, szczerze mówiąc, to ma być film jakieś, Boże, wielkie, ambitne kino europejskie. To jest film postaci jakiejś książki włoskiego autora, jakimś spowiedniku, cesarza. W ogóle wojna będzie opowiadana, naprawdę, tego proszę zobaczyć w internecie. Widz sobie, są takie informacje, że wojna będzie podpowiadana w postaci jakiegoś duchownego, więc myślę, że jakiś mądry będzie film o tym po prostu, jak tam europejski inteligent przeżywa wojnę z Turkami. No nie wiem, nawet to jest absurd po prostu, kompletny. Tu się oczywiście bardzo wielu ludzi w Polsce szykowało już na to, że w tym filmie wystąpią. Natomiast z tego, co się dowiedziałem, po prostu to jest problem z finansami, dlatego że mówię, telewizja polska miała wyjść z pieniędzmi, których nie ma. Więc no niestety bałem się też, że szybcy Karola, którzy zagrają w tym filmie, mógł zagrać. Zobaczymy z pewnością też naszą Gdańskiej. Tego, co słyszałem, to tam Adrian Brody miał grać. No tak, tak, no w ogóle. Karolaj Kajter, tak, w tej roli, no daj Pani Boże, no, tylko że z tego co nie będzie scen paryskich kręconych w Polsce, bo po prostu zabrakło pieniędzy, będą kręcone tylko i wyłącznie jakieś ujęcia plenerowe, w ogrodach, w Łańcucie między innymi tam mieli coś kręcić.
zamku właśnie w Łańcucie. Natomiast też jakiś problem, dlatego że oni zażądali z kolei Włosi, że tak naprawdę oni tu przyjęli zdjęcia kręcić, ale że tak powiem władze samorządowe mają do tego jeszcze dopłacić i jeszcze zorganizować karetki, statystów za darmo, wszystko, więc... Hotel. Tak, hotel za darmo, tak, opiekę medyczną, wszystko, no i to... mieli u nas mieszkać, tak więc... Nie bardzo jakoś się chyba kalkuluje. Ale z drugiej strony, chociażby przykład tego, że jednak film 1920 powstanie, oglądając chociażby zainteresowanie, które towarzyszyło w zeszłym roku inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem. Jak wyszło, tak wyszło, to już jest inna sprawa. Ja się bałem pod Grunwald jechać, szczerze mówiąc. Po prostu za dużo ludzi z tych prac z 15 wieku, po prostu bałem się, że obel. Nie jeździłem na te rekonstrukcje średniowieczne, tylko właśnie masowieczne, więc się obawiam po prostu, że mogę nie wyjść bez szwanku. Ale jednak mówiąc krótko, rynek na rozmaite zjawiska popkulturowe, które z historią są związane, jednak jest, no bo Bractwa Historyczne... No gdyby nie było, to by się mi książki sprzedawało. No, to jest jeden z aspektów, ale Bractwa Rycerskie, grupy rekonstruktorskie, no generalnie cały czas zainteresowanie jest, w związku z tym może i ten film się obudzi. Możliwe. No, to problem jest taki, oczywiście, jak mówię, że film jest jakąś gigantyczną efemerydą. No, zobaczymy. No, nie chcę tutaj oczywiście przekreślać, no, będzie co będzie. No. Plany były wielkie. Wcześniej jest to parę lat, jeszcze w 2003 czy 2004 miała powstać Ostrzyż Wiedeńska na podstawie scenariusza Cezarego Karasymowicza. To miał być film, jakiś polski biznesmen miał wyreżyserować, miał grać w ogóle ten film. Budżet miał być 130 milionów złotych. Nie wyszło z tego nic. Jakaś chyba strona internetowa się jakiś pokutuje. Tak samo jak wiem, że Państwo pamiętają, że jeszcze na początku naszego wieku miały być dwie ekranizacje Krzyżaków. Jeden miał robić Linda, drugą Zamojda. Jakieś nawet, no w ogóle po prostu zapowiedzi były gigantyczne i szumne, że tam Industrial Light and Magic miał robić efekty specjalne, no w ogóle jakieś tam miliony metrów taśm miał wtedy zużyte. Nie wyszło z tego oczywiście nic kompletnie. Tam jakieś, no jest jakaś, nawet jakaś strona jeszcze chyba została w sieci, tam na internecie. Także, no niestety, nie mają łatwiej dworzewa te polskie filmy historyczne. Ale wspominałeś na samym początku spotkania o swoich przygodach z rekonstrukcjami historycznymi, z jazdą konną i z panią pod namiotem. Możesz powiedzieć coś więcej o swoim hobby? No to jest hobby, ponieważ ja mówię, żyję po pierwsze... Ale konia przynajmniej masz. Mam konia, ale to mi się baka drugiego i mam jeszcze jednego konia lewa, którego zostałem tutaj pod opiekę. Bo konie faktycznie konie są pasą mojego życia. 17 lat spędziłem w siodle. To też pozwala mi zadać pułapy niektórym autorom fantasy, którzy piszą, że ludzie mają odjazdy konne krzywe nogi. Jakoś nie zauważyłem, żeby się wykrzywiły. Natomiast faktycznie no, zacząłem jeździć w tych rekonstrukcjach historycznych przede wszystkim dlatego, że chciałem opisać pole bitwy XVII-wiecznej. Pamiętajmy, że najlepsze książki o wojnie no, piszą na zazwyczaj żołnierze, którzy po prostu wojnie przeżyli. Ciężko jest teraz przeżyć wojnę XVII-wieczną, nie jeżdżąc na rekonstrukcję historyczną. Ja dzięki temu, że byłem na kilku różnych bitwach, i byłem i konno, byłem i pieszo, i tego bitnego mojego konia naciągałem w Kozaj Polsce. Ale po prostu no, widziałem sceny, widziałem momenty, na których w życiu nigdy bym po prostu nawet sobie nie wyobraził. Ja na przykład miałem to z okazji, jak była rekonstrukcja bitwy pod Kłuszynem w Warszawie, miałem okazję szarżować normalnie z husarią na po prostu Moskwie, na koniu. Jak husaria robiła drugą szarżę, drugą, zrobiłem co innego, ustawiłem się na wprost nich po prostu. Miałem pierwsze wrażenie po prostu takie, jak to jest, jak galopem cwałem po prostu leci na człowieka, po prostu cały husarz zastrzykowany z kopią. Wrażenie jest takie, że ja mimo tego stałem na sam końcu tego pola, którą mnie szarżowali. Za mną już była przegroda, była już bajerka. Dziś nie dało nigdzie inaczej, nie nadało się gdzie uciec. I ja dosłownie, jak oni byli przede mną, to zacząłem uciekać z tego pola. Zrobiłem zwrot w bok po prostu i po prostu powiem się, że mnie rozjadłem. Najstraszniejszy moment tak naprawdę w tego kawalerii to jest taki, jak kawaleria mniej więcej jest takiej odległości, jak powiedzmy do tych drzwi. No troszkę może dalej. Bo w tym momencie, dokładnie z całej grupy jeźdźców, widać dokładnie tego, kto jest na wprost, tak powiem, tutaj... Delikwenta. I widać, kto po prostu w ciebie uderzy. Kto walnie po prostu kopią, kto startuje, z kim się dosłownie oko w oko zmierzysz. Co gorsza na przykład, jest bardzo ciekawa rzecz, że przy ataku husarskim husarii nie widać długości kopii. Ponieważ kopie są przodem, wydaje się, że to aż jest nieprawdopodobne, ale sam się dziwię, bo ta kopia wydaje się, że jest króciutka. Dopiero nagle w ostatniej chwili dosłownie, no jak ten husarz, nie wiem, przeciął za te drzwi, dopiero w pewnym momencie się okazuje, że ma się dosłownie ten koniec tej kopii dosłownie przed nosem. W głowie.
i że za chwilę będzie bój. Ja stałem oczywiście na nich na koniu, zacząłem uciekać. Znaczy, no, zrobiłem w tył zwrot po prostu do walierki się przytuliłem, bo się bałem, że mnie rozjadą. Natomiast oczywiście co musiał pieszy, stojąc naprzeciw takie nawały czuć i widzieć, no to po prostu mam wrażenie, że miał pełne trudy emocji. Zwłaszcza jeśli to był tutaj Szwed. Wszystkie wątpliwości też oczywiście się od razu wyjaśniły. Moim zdaniem Husaria miała skrywa w XVII wieku, używała ich, zwłaszcza jeśli towarzyszyli bogaci husarze. Ja sam mam zbroję husarską w domu. Jak się założy skrzydła, one w niczym kompletnie nie przeszkadzają. Owszem, jak się weźmie duży zamach, po prostu to można tam która się rozwalić, ale pamiętajmy, że nikt nie walczył w XVII wieku szablą biorąc zamach. Szablą się wróciło ciąć przede wszystkim z nadgarstka, z łokcia, zresztą przy walce konnej. Te inne cięcia są po prostu niepotrzebne, bo moc konia jest taka, więc uderzenie po prostu wystarczy tą samą szablę wystawić i ona sama przeciwnika mocno uderzy przed nie. Druga rzecz jest taka, po prostu, że wrażenie tych skrzydlatych jeskrów jest naprawdę takie, że ja się nie dziwię, że szkodzi spod tego kirchonu, po prostu tam uciekali. I że się bali po prostu przeciwko husarii jakby tutaj stawać, bo to jest przerażające. I to jeszcze pamiętajmy też, że po tych uszczyznach było 60 koni husarii, nawet nie jest jedna choroba. Normalnie było 6 tysięcy na przykład. 3 tysiące. 2 tysiące jak w jednym. No, to była jedna wielka żelazna nawała, która zwalała po prostu wszystko, co jest na swojej drodze. No i na rzecz taka też jest, że jadąc na koniu na konstrukcję, jeszcze tak naprawdę się boję. Nie będę ściemniał, jak pierwszą na tę konstrukcję jechałem, to po prostu się czułem na naprawdę prawdziwą wojnę jechałem, no bo jechałem na koniu, nie na moim jeszcze. Bałem się, no, że mimo tego, że już tak jeździłem, no to jednak ten koń mi wpadnie, coś zrobi albo komuś, albo ja coś komuś zrobię, albo ja się gdzieś zwalę, oberwę. I tak, że tak powiem, jechałem naprawdę, no ręce mi go dogadały się. Czułem dosłownie, jak wierzę na prawdziwe pole bitwy. Jedziemy pamiętam, że dwójkami, to było pod Zamościem. Rekonstrukcja obejrzenia Zamościa i rondy łodziały. Konie były ostrzelane, ale zawsze koń jak przychodził ta fala dźwiękowa po prostu przez uszy, to znaczy na głowę rzuca. No i te konie rzuciły, mówię, dobra, no to mam, co chciałem, to teraz zobaczymy, jak to wyglądało faktycznie. I to jest na przykład ciekawe, że na początku walki, na początku bitwy jest tak, że człowiek się boi. Później, pod koniec, już człowiek zaczyna ponosić, zwłaszcza jak jest na koniu. Że nadchodzi taki moment i naprawdę w pewnym sensie to jest, nie wiem, jakaś zgranie konia jeźdźca po prostu. Generalnie to jestem w stanie uwierzyć w to, że faktycznie w XVII wieku czy na czasach napoleońskich się mogło zdarzyć taka duża kawaleria zaszarowała bez rozkazu. Bo po prostu się im coś wydawało, że trzeba ruszać. Ja w pewnym momencie często mi się zdarza, że po prostu pod koniec bitwy dochodzę do takiego momentu, że mi jest wszystko jedno, żeby nawet konie po cwałem tam się rzucił na cały regiment, padł, połamał. Ileś razy też miałem oczywiście tę przyjemność, albo nieprzyjemność po prostu, zapoznać się z tą bronią piechoty. Dla mnie na przykład to dziwo, taka pika, jakie stosowali właśnie w piechocie cudzoziemskiej w XVII wieku, ta pika nie wydaje mi się tak niebezpieczną bronią przeciwko jeźdźcowi, jak na przykład halabarda. Halabarda po prostu w starciu z piechunem jest straszna, bo to po prostu ma się takie gigantyczne żelazce. Nie ma jak się przed czym zasłonić, szablą się człowiek nie zasłoni. Tak już faktycznie nie używano. I naprawdę jest bardzo łatwą halabardą i ciąć konnego, i go ściągnąć z konia po prostu i no, coś mu zrobić. Kolejne kawałki. No, na przykład raz kiedyś, szczerze mówiąc, zostałem parę razy w radne tych bitwach. Raz zostałem w nogę, zresztą w zeszłym roku pod Zamościem, na przykład konie pokopały. Raz zostałem rokatyną w plecy. Dlatego, że jakiś gościa przyjemność zrobić po prostu, zresztą fan mój zajęły dobry. Ja normalnie jest przyjęte, że jak ktoś ma broń, tak powiem, drzewcową, no to odwraca i nie ostrzedł, tylko tym końcem bije. No, a tutaj ktoś akurat przystawił do pleców, że tak powiem, że jest, no jeszcze koń mi się cofnął. Straszne to jest uczucie, bo po prostu dostaje, nie czuję się bólu, tylko czuję się taki zimny po prostu. Zupełnie jakby to żelazo, jakby się czuło, no dosłownie temperaturę tego żelaza, które po prostu wchodzi w ciało. Także no nie jest to niestety nic przyjemnego, no ale są to wszystko takie spostrzeżenia, które warto opisać na kartach książek po prostu, po to, żeby te sceny walki były prawdziwsze. Ja też generalnie powiem, że dzięki temu, że na tej rekonstrukcji jeżdżę, no wydaje mi się, że jestem w stanie jakoś tam w miarę realistycznie tę walkę opisać. Myślę, że tutaj z Jarosławem Gnodowiczem wczoraj mieli bardzo wesoły wieczór, poczytaliśmy sobie jakieś fragmenty tego Czajkowskiego, czy z Hajkowskiego, co tutaj mogą reklamują, tak, tylko z nim spotkanie. Jakie tam są po prostu bzdury od strony wojskowości wypisywane w tych bitwach, to proszę zobaczyć nawet w tych fragmentach, co tutaj Państwo rozdawali. Jakie tam są bzdety, jak tam goście w ogóle tam strzelają z przyłożenia z łuków, jak gość ma w jednej ręce miecz półtoraręczny, w drugiej jeszcze jakąś rokatynę, nią wywija.
No i w ogóle po prostu wiesz, ten gość w życiu zielonego pojęcia nie miał o tym, jak wyglądała Wrodzia Warta, nie wygląda żadnej rekonstrukcji. A przecież mógł sobie spokojnie pojechać na Blanki i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Przepraszam cię, widzę, że... Znaczy wiem, że jeszcze moglibyśmy spokojnie kolejną godzinę tutaj przegadać, ale niestety musimy skończyć troszeczkę przed pełną godziną, żeby tutaj dać ludziom szansę na to. No właśnie, dziękuję.